Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Sway Play. Od 2007 minęło już 14 lat. Wiem, niektórzy pewnie zaczynają się zastanawiać, kiedy ten czas tak szybko minął. Za to dla innych są to czasy tak odległe i dzikie jak, nie wiem, epoka kamienia łupanego. W tym właśnie roku wyszedł jedyny i niepowtarzalny Wiedźmin. Pewnie to wiecie, ale musiałam zrobić jakiś wstęp. Dzisiaj pokażę Wam chyba wszystkie nawiązania do pierwszej części Wiedźmina w najnowszym Wiedźminie, do czego przyczynili się również moi widzowie z Instagrama. Pytałam Was, jakie nawiązanie znacie i był duży odzew. O większości wiedziałam, ale trafiły się też wyjątki, za co Wam szczerze dziękuję. Wybaczcie, ale nie będę wstawiać Waszych odpowiedzi, bo one się często powtarzały. A nie, czekajcie, jedno Wam pokażę. Moimi absolutnymi faworytami byli kuglarze jedni, którzy pisali, że przecież głównym bohaterem obu części jest Geralt. Dziękuję. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. W Białym Sadzie jest tylko jedno znane mi nawiązanie. W lokacji, którą macie teraz na ekranach, można znaleźć list do Jego Ekscelencji Valerada, Grododzierscy Wyzimy, który zawiera instrukcje dla Valerada, znanego nam z pierwszej części Wiedźmina i z książek, w jaki sposób ma uciec z Wyzimy, bo nadciągają czarni. Jak jest napisane w liście, szykują już machiny obleżnicze. Skoro świt miał stawić się przy zejściu do kanału w Wyzimie Klasztornej, stamtąd podróżowali łodzią przez Czerniejewo, Kamionek, Biały Sad i Węglew, gdzie przesiedli się najprawdopodobniej na konie, a może i się nie przesiedli, bo tak naprawdę nieznane nam są dalsze losy Valerada, ale skoro znajdujemy ten list w jakiejś tam bandyckiej dziurze, to szanse są raczej marne. Roderick DeVet, to jest ten jegomość o tutaj. Kim ty w zasadzie jesteś? Co to za pytanie? Jestem hrabią. Jeżeli nie słyszałeś nazwiska DeVet, to znaczy, żeś cham i prostak. Nilfgaardzki hrabia, członek zakonu Płonącej Róży, przydupas królowej Addy, wróg Talara i pomocnik Salamandry. A to tylko kilka z jego zalet. Oczywiście żartuję. Z tą Addą to on niby był w spisku, ale tak naprawdę to chciał, aby została z powrotem zamieniona w strzygę. I w Wiedźminie 3 na zamku Wyzimie możemy znaleźć super tajne pomieszczenie, a w tym pomieszczeniu list od Alessandry de Viel do Roderika. Geralt nie miał aż takiej wiedzy, więc nie zdjął z Addy całkowicie klątwy, tylko przerwał jej działanie i właśnie dlatego można ową klątwę przywrócić. Alessandra tłumaczy, że aby tego dokonać należy, cytuję, do jej jadła dodać 3 krople krwi jej ojca, króla Foltesta, 3 krople krwi wilka i 3 krople żółci świeżo pochowanej kobiety, która 100 lat skończyła, acz 101 roku życia jeszcze nie rozpoczęła. Nad tak zaprawionym jadłem rzucić należy następnie trójkąt w trójkącie, to powinno zadziałać, niechże jednak waszmość dwakroć się zastanowi, czy rzeczywiście chce czynu tak haniebnego dokonać, bla bla bla. Bardzo szczegółowa instrukcja, jednak niewykorzystana, bo DeVet ginie od miecza Geralta, ale będzie o tym jeszcze trochę później w tym filmie. Na bagnach w Wiedźminie stała sobie wioska ceglarzy. Dziwni to byli ludzie, ale najbardziej w pamięci zapada chyba Waska i starszy ceglarz Jąkała. O ceglarzach. No ceglarze, tąpy, ba, tu zara, prosto pójdzie taj wiocha będzie. Tam starsza sieć, jej słuchać, a my cegły robimy, ba. Co jeszcze chce tam wiedzieć? Oprócz ceglarni w pobliżu Nowigradu, niegdyś prosperowała jeszcze ceglarnia w Stegnach, tam gdzie było zadanie, tajemnica wsi Stegny czy coś takiego, ale to było jeszcze zanim ludzie powymierali albo uciekli na północ. Co ciekawe, w pobliżu jest jeszcze przystań portowa, tam ludzie dalej zajmują się cegłami i wśród nich znajdziemy wspomnianego Jąkała. Pod zimą, no, tam to była ceglarnia. Kojarzycie to miejsce i te cholerne pylony? W golema wbijało się odgromnik i za pomocą pylonów aktywowało, znaczy nie wiem czy to jest dobre słowo, przywoływało burzę, która miała trafiać w golema, chociaż często obrywało się i Geraltowi. No i piorun
nie będę mówił jak. Niedaleko Nilfgaardzkiego obozu jest bardzo podobne miejsce. Co prawda ciecuje tam żywiołak ziemi, którego się nie zabija piorunami, tylko normalnie, ale takie podobne kamienie stoją, są na nich rysunki, prawie takie same jak te, które malował Avalach. Wydaje mi się, że już kiedyś mówiłam o tym w którymś z moich odcinków. Nie wiem, jaki to ma związek ze sprawą i z tymi golemami i z tymi piorunami i tak dalej, ale no tak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do pierwszej części. Vetala to inteligentny gul. Jak mawiają niektórzy, władca trupojadów, który zamieszkiwał wyzimski cmentarz. Nie dość, że potrafił gadać, to gustował wyłącznie w zwłokach i nie atakował żywych, no przeważnie. W Trójce Geralt wspomina o nim Borysowi, trollowi, którego możemy spotkać i uratować na północ od karczmy na rozstajach. Lubisz rozmawiać z ludźmi? No, neker czy gul, nudny, wcale nie pogada. Ja kiedyś rozmawiałem z gulem, był całkiem wygadany. Gadający gul? To tak jakby ogórek śpiewał, czy co? Tobie mówią, że nie masz imienia. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. No ja nie wiem, czy powinnam coś jeszcze o nim więcej dodawać. Oprócz tego oczywiście, że możemy go spotkać w Nowigradzie. Niestety w bardzo przykrych okolicznościach, bo został on zamordowany przez bandytów. Pocieszające jest to, że możemy go pomścić, jeśli za nimi pójdziemy. Za dużo widział. Zdenek wygląda w tej części tak, a przy jego ciele znajdziemy wejściówkę na ring Skurwiela, z której możemy skorzystać, jeśli oczywiście idziemy tam sami, bez ludzi Tasaka. Poznajesz ten papier? Kontrakt na walkę. Widzę, że umiesz czytać. Na kogo jest ten kontrakt? Na Zdenka. Tak, no, na Zdenka. Zdenek to ja. Jeszcze jakieś pytania? Właśnie. Raczej nie ma to wpływu na dalszą część zadania. Kalkstein to jedna z głównych postaci z pierwszej części Wiedźmina. W Trójce dowiadujemy się o nim tylko tyle, że pomagał Jaskrowi w skoku na Heist Xtreme, konstruując bardzo silną bombę z oleju wiwerny i fosforu. Został jednak spalony przez łowców czarownic. Rzeczywiście, wypytywał ciągle o Kalksteina. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalkstein jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Oj, jak ja go szanuję za to. W trzeciej części mamy też do czynienia z kompanią handlową, o której głośniej było w pierwszym wieśku. Ja już mówiłam o tym w moich ciekawostkach z Nowigradu i Oxenfurtu, ale jest takie zadanie o nazwie Pełna Konspiracja i tam właśnie dowiadujemy się, że kompania spiskuje, by zdjąć Radowida z tronu. W dużym skrócie członkiem tej organizacji był Declan Loivarden, najprawdopodobniej krewny Berengara Loivardena, założyciela gildii, a na przykład w Trójce osobą, która nosi na szyi symbol tejże organizacji, jest Morvran Vorhis. No ta to akurat będzie bardzo znana ciekawostka, znaczy to w ogóle nie będzie ciekawostka, ale wypada o tym wspomnieć. W nowigradzkiej księgarni Alwin zostawił panu Gerwazemu list w książce pod tytułem Mój manifest, życie Jakuba de Aldersberg. Dla niewtajemniczonych, de Aldersberg, wielki mistrz zakonu, to jest Alwin, ale dorosły, a jego jako dziecko wychowywał Geralt i Triss lub Shani, w zależności od naszych wyborów. Nie lubię ani ciebie, ani Triss.
Czyli Geralt był tatą nie tylko dla Ciri, ale dla tego chłopca w pewnym sensie też. A co ciekawe, Alwin i Ciri mogli być spokrewnieni. Ale my o liście teraz, cóż, przestrzega on w nim Geralta przed zagładą, białym zimnem i tak dalej. Większość z was go raczej czytała, więc przechodzimy dalej. W zadaniu o wysoką stawkę spotykamy niejaką Saszę. Jak dobrze poprowadzimy zadanie, to możemy iść z nią na kolację, na której Geralt będzie opowiadał jej co nieco o historii z Niebieskooką, o tą. Ja nie będę wam opowiadać za bardzo, bo to długa historia była, ale Niebieskooka była kurtyzaną w Domu Nocy, którym burdel mamą była Królowa Nocy, Wampirzyca. I wtedy okazało się, że ta niebieskooka prostytutka to jego siostra. Nie mógł w to uwierzyć. Coś takiego. Poprosił, żebym znów się z nią spotkał w Domu Nocy. I wtedy... To bardzo ciekawe. Może pójdziemy na górę i tam opowiesz mi dokładnie, jak skończyła się ta historia. Grup Leo z pierwszej części też raczej wszystkim powinien być znany. Szkoda chłopaka, nawet nie zdążył przejść prób i zostać wiedźminem i zginął z rąk tego magistra. Grup Leo, głupia śmierć, której można było uniknąć. Dalej mamy zadanie sąsiedka, sprzeczka. Aktywuje się w jaskini trolla Volta w pobliżu Kaer Morhen. Znaleziona notatka napisana przez samego Azara Javeda, która miała zostać dostarczona przez jakiegoś tam informatora, ale zginął on z rąk trolla. List? Mój troll całkiem sprawnie posługiwał się rękami, ale nie posądzałbym go o umiejętność pisania. Notatka z pieczęcią salamandry. To musi być z czasu ataku na Kaer Morhen. Pozwólcie, że przytoczę. Wszyscy wyznaczeni przez magistra mają stawić się w umówionym czasie pod twierdzą. Każdy na przyporządkowanym wcześniej stanowisku. Spóźnienia, braki w uzbrojeniu czy nieposłuszeństwo zostaną ukarane śmiercią. Główny atak na Kaer Morhen przypuścimy z pomocą przerazy. Opanowanie twierdzy nie powinno sprawić problemu. Podobno wiedźminów jest tam teraz tylko garstka. Dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Za głowę każdego odmieńca czeka nagroda 50 orenów. Po wyniesieniu wiedźmińskich tajemnic musimy się rozproszyć, żeby nie przyciągać uwagi. Każdy z was jest od tej pory zdany na siebie. Ponownie widzimy się w zimie, w umówionym miejscu. Azar Javed. Od prologu aż do aktu 5 ciągnie nam się zadanie Tajemnica Berengara, którego później spotykamy w akcie 4. Dużo tam jest możliwości wyboru, więc los Wiedźmina różnie może się potoczyć, ale generalnie nie był to przyjemniaczek i raczej nienawidził i wstydził się bycia Wiedźminem. Możemy o nim usłyszeć jeszcze raz w zadaniu Miecz Berengara w Wiedźminie 3 i popytać o niego trochę Vesemira. Znalazłem notatki Berengara. Z tego co wyczytałem, próbował wykuć Torhernę, a ty mu pomagałeś. Schemat na miecz rzeczywiście znajdziemy w Leżu Czarta. To będzie bardzo luźne nawiązanie, ale jednak Yennefer na początku pobytu w Kaer Morhen wyrzuca dębowe łóżko przez okno, bo... Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z okładem. No, Wiedźmin zaczyna nam się w wiedźmińskim siedliszczu i rzeczywiście jest tam Triss, więc wiecie o co chodzi. Wiadomo, że można zlicytować na aukcji okulary magistra, słynne bryle, które nosił na tej głupiej mordzie. Nie wiem, czy wiecie, ale w cyrku, gdzie pracuje Eveline, możemy znaleźć zestaw maskujący, do którego będą potrzebne właśnie te okulary i ośle uszy, które możemy dostać na weselu, jak przeczniemy w karty z niziołkami. Fajnie to wygląda, nie wiem czy ma to jakikolwiek wpływ na otoczenie, jeśli wiecie to napiszcie w komentarzach, ale ja się z niczym takim nie spotkałam. No takie najbardziej oczywiste nawiązanie to oczywiście pancerz Manticory, wygląda on praktycznie identycznie, ale zrymowałam. Wygląda jak ten, co go nosimy przez większość gry i tu nie ma się nad czym rozwodzić. A jak o pancerzu mowa, to trzeba też wspomnieć o mieczu Arondite i Pani Jeziora. W pierwszej części poznajemy ją na wyspie Rybitw i również wręcza nam ona ten oręż. Geralt może jej powiedzieć, że ma najlepszy tyłek w Temerii i wtedy wiecie co. Jednak w trzeciej części nie ma takiej opcji, dostajemy tylko miecz. Jest jeszcze oczywiście król rybak. Co ciekawe, był on raczej blisko pani jeziora, a charakteryzował się tym, że nie mówił... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. Nie dlatego, że nie mógł, tylko nie chciał po prostu. Trochę go rozumiem.
Toussaint możemy go spotkać za dnia, jak łowi sobie ryby, zaraz przy jeziorze Pustelnika, no i tej zielonej pani. Oczywiście tylko pomrukuje. W dodatku krew i wino pojawiły się też bargesty, potwory, które przychodzą, jak lokalna społeczność okazuje się bandą grzeszników i zwyrodnialców. Tak właśnie było na Podgrodziu i to bargesty, jeśli się nie mylę, zabiły matkę Alwina. Nie, że była jakaś zła, ale po nocach one na wszystkich polowały, ona po prostu się nawinęła. Są też w Toussaint, między innymi przy dworku objętej klątwą Marleny, którą przypominam rzucił pan Lusterko. W namiocie Tylesa, kurde, nie pamiętam jak się to jego imię wymawiało, więc sorki, jeśli coś pokręciłam. Jaki to jest ten herb? No ale na błoniach w jego namiocie możemy znaleźć list, w którym zakon Płonącej Róży powołuje go na rycerza, który powinien reprezentować ich w turnieju. Z korespondencji tej dowiemy się, że Roderick de Wet niestety zmarł i nie może wziąć udziału. Naprawdę ciekawe, co takiego mogło mu się biednemu przytrafić. A niejaki Patrick Zweyze, który był bratem niebieskiego skoki z burdelu, nabawił się z krofułów, coś związanego z węzłami chłonnymi. No tak więc nikt inny im nie pozostał, tylko Tyles. Ostatnia dzisiaj ciekawostka będzie o kartach seksu, o których wspomina kurtyzana w dzwonach Beauclair. To o co chodzi z tym całym udawaniem Wiedźmina? Nowa moda. Klient przychodzi przebrany w ćwiekowaną kurtkę z dwoma mieczami na plecach i prosi, żebym grała sukuba albo syrenę. Potem mówi, że ma na mnie zlecenie, ale kodeks zabrania krzywdzić rozumne istoty, więc możemy się dogadać inaczej. A jak już jest po wszystkim, to chce jakieś karty. Nie wiem, skąd to się wzięło. Pewnie z którejś z tych głupich ballad. Mam nawet pewne podejrzenia dotyczące autorstwa. Przy okazji natknęłam się w tym przybytku na NPC-a, który, uwaga, mówi głosem Rozenka, czyli Geralta. Z kobietami to trzeba delikatnie. Baby to jednak są baby. No i to tyle na dzisiaj. Cóż, oczywiście jeśli coś pominęłam, to piszcie śmiało w komentarzu, a ja życzę wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!